Witam bardzo serdecznie w 45. odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj mamy już jedną z ostatnich misji. Zostały nam 3 misje do końca. 48. misja Hades. Tą misję trochę pamiętam. I na razie sobie ją włączę, ale tylko na chwilę, żeby przypomnieć sobie, czy to mam rację. Oho, już widzę, że Twoja tak. popularność spada. Już widzę, że dobrze pamiętam. Bo tutaj z tego co pamiętam są wybrakowane. Tutaj nie możemy używać wszystkich budynków. Chyba nawet jednostek. Jeśli dobrze to pamiętam. Wasza łaskawość, możesz na nas liczyć. Dokładnie. Tutaj nie wspomożemy się tarczami. Tu mamy nawet balisty nie zrobimy, więc dobra. Co tu jest? Ten jest tutaj, ten jest tutaj, ten jest tutaj. Dobra, czyli na tę chwilę największym zagrożeniem to to i to. Jesteśmy atakowani. Dobra. Zmienimy i zaczniemy jeszcze raz. Jak możemy pomóc? Dobra. Nie można tutaj tego Wydaje zbudować mi się, że bezpiecznie. tutaj będzie trzeba stawiać trochę na szybki atak, a przynajmniej na jednego czy dwóch. Twoja popularność spada. Moja popularność spada, rozumiem. Nie Nie mam można tutaj tutaj tego miejsca prawie na zbudować, nic. panie. Dokąd idziemy? Tam będą za rzeczką. Dobra. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych Robimy rekrutów, pałkarzy, w szef. międzyczasie tu trochę wyprzedamy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest, szef. Dobra, tak z Potrzeba nam 30 nowych pałkarzy bym rekrutów, chciała. szef. Co tam Rysiu? No bo Rysiu trochę tam ma. Tak jest, szef. Potrzeba Jakby nam nie nowych patrzeć. rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych Dobra, i rekrutów. miejmy nadzieję, że Ci to niezamiętni wystarczy. już są sztywni. Zawsze W gotowi. międzyczasie kolejną ekipę zrobię od razu. O nie! Zmarnowane pieniądze. Tak jest, szef. Tak Dobra, do jest, ataku, szef. żeby Rysiu tutaj nie zaczął robić. No, już pikinierów zaczął robić. Niedobrze. Wiadomość od lwiego serca. Moje mury są wytrzymałe. Moi ludzie mają odważne serca. Tak więc Dobra, przenieś ale jak swoje dadzą plecy i radę, bij. to będzie dobrze. Ruszać się, psy. Ładnie zbierzcie się w grupę, bo musicie pokonać zbrojnych i pikinierów trochę. Dobra, pikinierzy Czego ci poszli. trzeba? Nadal jest 32, to dobrze. Pikinierzy tamci nie biorą udziału w walce aktualnie. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dobra, dość sporo ich dorobił. Tak jest, Potrzeba szef. nam broni, ser. Proszę, nie chcę zaraz zaświecić, że Potrzeba nam pokonałem broni, ser. Czego? Ryszarda. Wiadomość od wieprza. Dobra. Naprawdę walczyć. Super. Co ty znowu? No dobra. No właśnie o to chodzi. Wiadomość od lwiego serca. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać wśród tych Nędznych nędznych piasków. piasków. Tak jest. My są pałkowani. Dobra, a my teraz od razu Czego ci wbierzemy trzeba? się tutaj na kolejnego pana. No przestań! Jak ja tego nie lubię. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. No pewnie, wszyscy tu nagle niech przyjdą. Dobra, a ja teraz sobie muszę. No magazynu to ty mi chłopie nie rozwalisz, już nie przyginaj. Zacząć się pomału bronić będzie trzeba Potrzeba nam jeszcze. broni, ser. Czego? Dobra, jak ja sobie Wiadomość od poradzę wieprza. teraz z nimi. Może No wy wpaść w będziecie stać kłopot. tu i bronić przed podpalaczami. Tak jest, szef. Dobra, rozwalcie tą katapultę. Tą drugą też. My są Dobra, ty będziesz przynętą. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę Czego? prawdziwej. Tak jest, szef. Idźcie Już na te są, mury my są tutaj. pałkami. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Przecież oni są tchórzem. Tak jest, Dobra, szef. nie lećcie na to.
Pignijcie tam. Dobra, jak z tym się uporamy, to już będzie dobrze. Teraz pytanie, co tutaj będzie się działo? Okej. Super. Wracajcie. O nie, biegną podpalacze. Podpalacie. Dobra, wy tu bronicie. Wspaniale. Nie. Tak jest. Chłopaki, rozdepczemy. Dobra, to jest ogarnięte. No co jest? A market mi zburzył. Dobra, wszystko pochowam tutaj. To co mogę. Mój sztandar załopoczę na twojej warowni, zanim ten dzień się skończy. Nie, proszę. Nie rób tego. Dobra, użyję was do powstrzymania ataku Ryszarda. Taki będę musiał. Tak będę musiał postąpić tutaj chyba. Drwali będę musiał dostawić z powrotem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Oczywiście biedny. Mój drwal. Biedni drwale zostali zniszczeni przez tego. Katapulty jak zawsze. No przestań, teraz ty musisz. Nadchodzimy. Już są. Czego? Ruszać. Tak. Wiadomość od kalifa. Niech się zacznie. No nie. Dajcie mi spokój. Zabijcie ich wszystkich. Chłopaki. Wiadomość od lwiego serca. Wojna to niebezpieczna gra, mój panie. Rozwalił mi to, dobra. Dobre dota, no. Czego mi tak robisz? Dobra, kopacze, co? Nie macie co niszczyć, nie? Ani wieży, ani murów, no. Nuda. Nuda jakby nie patrzeć, no. Dobra, drewna sobie dokupię, nie będę zwlekał. Musi tu wszystko pracować jak najszybciej. Dobra, ile tutaj damy radę zrobić? Tyle. Potrzeba drewna. To już poczekamy. Dobra, tu łucznicy idą. Okej, czyli teraz zajmiemy się kalifem. Jak tam kalif? 86, no to mało w sumie. Wierzy mi się, tu chyba nie opłaca nawet żadnej stawiać, szczerze mówiąc. Będę miał spokój od tych kopaczy. Dobra, wydaje mi się, że chociaż... Dobra, a ten balistami tutaj mi będzie. Co za niedobry, jeśli oni są na... A. Wiadomość od lwiego serca. Waleczny czyn, walczysz jak mężczyzna. Dobrze, tylko waleczny czyn, bo już myślałem, że... No ha, moje terytorium, no. Wiadomość od kalifa. Pilnuj swoich pleców, rycerzu, pilnuj pleców. No, ty lepiej swoich pilnuj. Budynki płoną, potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, biedne moje chatki tutaj. Nie, dobra, kalif, idę po ciebie też. Koniec zabawy, koniec dobrego. Potrzeba nam nowych rekrutów. Może jednak, jednak postawię tą wieżę chyba. Twoja popularność spada. Jednak postawię tą wieżę. Bijcie ich, no pliska. Wiadomość od kalifa. A, testujesz moją cierpliwość! Zmiażdżę cię za to! Jednak chyba zrobimy tą wieżę jednak. Oj, zrobimy. Gdzie ją mogę postawić? Dobra, to sobie jeszcze zrobimy tak. Dobra, to to gdzieś tam dalej chyba. Dlatego mi jeszcze nie rozwalił. Dobra, tam gdzieś tutaj. Na pozycjach. Widzę, że mi spichlerz rozwalił, to niedobrze. Miałem tam trochę jedzenia.
Na rozkaz. Czy ja coś mogę na wieży postawić? Mogę. No i o to chodzi. Wasza łaskawość? Wasza łaskawość? Zajmuje stanowisko na machinie obleżniczej. Dobra, tej balisty się pozbędziecie. Tamta chyba nie będzie w zasięgu. A nie ma was w zasięgu, to dobrze. Sir, na ramię broń. Dobra, ale ta druga jeszcze ma. Na pozycjach, czekać aż podejdą bliżej. Tutaj nie złapiecie. Sir. Nie, dobra, łapię ją. Okej, okej. Dobra, z tym jedzeniem teraz się problem tu robi. I z drewnem zapewne. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, wydaje mi się, że tutaj będzie już spokojnie, więc sobie można przyspieszyć. Żeby te surowce też nie czekać potem pół godziny, żeby coś tu robić. Dobra, drewna dokupię ile mogę. I zaczniemy chyba robić zbroję. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. To wam mogę gdzieś bliżej postawić. Dobra, wieżyczka będzie bronić. Będzie też atakować bardzo dobrze. Tylko muszę ją trochę chyba zabezpieczyć przed Ryszardem. Takie mam wrażenie. Jego kopaczami. Dobra, no to co by było dobrze już. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, pikinierzy nie dają sobie rady. Wydaje mi się tylko, że powinienem robić takich 10 kuszników jeszcze. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Którzy będą bronić tutaj właśnie przed tymi podpalaczami, bo fosy tutaj też nie można kopać raczej, no niestety. Niestety, ale nie można. Może by choć trochę tego jedzenia tutaj miał. Już tak szybko. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Niesamowite. Na pozycjach. Szybki mar. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje... Ojejku, moja popularność, teraz to zobaczymy. Ludzie opuszczają zamek. No nie mogłeś wcześniej powiedzieć? Zawsze musisz powiedzieć, jak jest 30, a nie jak 40 tam jest. Nasze zapasy złota stale rosną w naszym spichlerzu powiększają. Dobra, macie dużo jedzonka. Dodatkowe racje. Dokładnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zaraz będą. Zbrojownia jest zapełniona. Dobrze. Na rozkaz. Ludzie przybywają do zamku. Czy ja w teorii mógłbym sobie... Dobra, ta wieża zaraz zostanie zniszczona. Dobra, wracają mi ludzie. Ale jeszcze ich mało, jeszcze ich mało. Domek jeszcze dostawimy. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Uwaga! Ser, naprzód. Dobra, kalifa pokonamy po prostu pikinierami, a z Ryszardem będzie to samo. Teraz ciężej będzie jedyne o tyle, że nie mamy tarcz, no i te mangunele będą nas bić trochę. Może łuczników konnych zrobimy trochę. Po prostu. Taka druga dobra jednostka do wyniszczenia wieży.
wystarczającej ilości towarów. Tak, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Mówię, duży problem w tej misji byłby, gdybyśmy od razu nie pozbyli się przynajmniej tej dwójki. Bo na pewno to są akurat trzy takie postacie, w sensie dwa Ryszardy jako jeden liczmy. Czyli tu katapulty, wieprz też wysyła takie katapulty pojedyncze, nie tylko te z ataku. Więc by było, to się kończyłoby tak jak ta misja 25 zapomniana, gdzie co chwilę jakieś natarcie katapult by było. I bym musiał od budynki odbudowywać. Tutaj o tyle plus, że w porównaniu do tamtej misji, że tutaj mieliśmy 10 tysięcy na starcie, a tam mieliśmy 2 chyba. Dobra, tak z 70 pikinierów powinno wystarczyć. Dobra, nie krzycz to. Weźcie tych inżynierów, pokonajcie. Gotowi do boju, sir. Określić zasięg. Ale piękny strzał. Niesamowite. Już. Tak, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra, widzę, że jedzonko trzeba dokupić. Teraz macie mięso. Dobra, trochę magazyn zwolnimy. Tyle już drewna i tak nie będziemy potrzebować. Dobra, ilu mamy pikinierów już? 50, dobra. No w sumie tak nie, tam łucznicy ciągle biegają. Zwolnienie tutaj tego miejsca na jabłonki jakieś nie ma sensu, bo łucznicy tu biegają co chwilę. Musiał swoich kuszników tutaj też dać. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, wyślę taki oddział, żeby zbadać, czy tu jest gdzieś smoła. Zapewne jest. Kalif, oczywiście, żeby Kalif nie zrobił czegoś takiego, no to nie wiem, co by się musiało stać naprawdę. Co rozkażesz, sir? Już tam idziemy. Dobra, postraszymy kalifa. Żaden nie ujdzie z życiem. Pikinierzy, naprzód, zrobimy z nich miasto. Okej. Już tam idzie. Dobra, jeszcze ten wylał sobie. Rozgonić te hałasy. Dobra, no i wszystko wiemy. Potrzeba nam nowy. Się teraz tam szybko wybierzemy, póki tego już tam nie ma, zanim dołoży kolejna. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wasza wysokość? Maszerujmy z dumą. Na pozycjach. Brak dostępu. Uwaga! Dobra, wydaje mi się, że to wystarczy. Na kalifa. Miejmy nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Przygotować piki. Pikinierzy naprzód. Ta misja wtedy troszkę wydłuży, jeśli tak nie będzie. Chociaż on tu widzę, że za dużo to nie ma. Łuczników ma, ale łucznicy aż sami nie dadzą sobie rady z wybiciem tylu pikinierów. Tą balistę muszę tylko rozwalić. Dobra, i któryś z was musi rozwalić tą wieżę. O, jednak miał jeszcze więcej. Dobra. Zdążył dorobić. Ruszajcie się, ciężej was trafić będzie. Dobra, do środka. Serio? Przygotować piki. Co rozkazujesz? Rozgonić te hałasy. Maszerujmy z dumą. Dobra, to nie miało tak wyglądać. Wasza wysokość? Słuchaj. Przygotować żaden win z gier. Rozgonić te hałasy. Brawo. Co rozkazujesz? Pikinierzy. Dobra, tym ogniem ten sezamek powinien spalić. No jeszcze tam Juko, dobra ty. Przynajmniej pozużywał wszystko już. Tak, zaraz szybko dorobimy nowych.
Wiadomość od kalifa. Jesteś słaby, niewierny. Moje siły z pewnością sprowadzą cię na kolana. Dobra, dobra. Jaki kozak jesteś? Zobaczymy, jak druga seria przyjdzie. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No, robię jeszcze w sumie pałkarzy. Trochę szybsze jednostki też. Poczuj moc. Tak, sir. Potrzeba nam broni, sir. Już się. Już tam idzie. Dobra, czyli on sobie tą wieżę odbudował, ale teraz nie ma tak, nie ma tego tu ze smołą, tutaj też nie, pewnie tylko to sobie zrobił. Czy tam z olejem, nie smołą. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest. Dobra. Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam broni, sir. Uważam, przygotować piki. Na rozkaz. No, robalisty jeszcze nie zrobił. Trzydziestu pałkarzy. Potrzeba nam broni, sir. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Będziemy atakować, no. Twoja popularność rośnie. Ukażesz się, psi to przebiegną przez ten ogień, nawet jak będzie. Chłopaki, rozdrzemy. Teraz zniszczycie bramę. Przecież oni nie są chłopaki. Czego ci trzeci nie przepuszczą? Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? Trochę za to zapłacić! Mówi jak nie są chłopaki. Czego ci trzeba? O, no to nieźle. Myślałem, że to nie wystarczy, ale jednak. Jednak sporo ich tam dobiegło. Myślałem, że jednak ci ucznicy ich tam mocniej wybiją. Dobra. To pracuje, tego nie potrzeba, tego też nie. Dobra, no to robimy ostatnią serię pikinierów i lecimy na Ryszarda, no. Potrzeba nam broni, sir. Maszerujmy z dumą. Wydaje mi się, że tam na Ryszarda to ilu będzie potrzebnych. Najgorsze, że ma te oleje tu wszędzie, dobra. Przygotować piki, sir. No, że tarcz nie możemy zrobić, to jakoś trzeba to będzie, no, pokonać, tak? Ruszać się. Dobra, czyli no w teorii on ma dużo u Lorda. A gdyby tak... Taki drobny płomyczek mu tam dać. Nie masz wystarczającej ilości. Igrzyska olimpijskie, czas zacząć. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Bo morna. Być taki. Dobra. No jakbyśmy tędy tutaj przebiegli sobie. Dali radę rozwalić tą wieżę. Ewentualnie te katapulty. No katapultami też można się tym zająć, zamiast łucznikami konnymi. Teraz sobie o tym pomyślałem. Oczywiście, że trzeba. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Chyba tam jednego mi brakło. Nie masz wystarczającej ilości złota. Wszystko wydałem na te katapulty. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatków to dopiero początek. Za mało złota, mój panie. Dobra, mamy wystarczająco raczej. Zrobimy tak. Te 12 katapult tutaj podjedzie. Katapulta uruchomiona. Dobra, tak jak widzę, seria łuczników biegnie. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Dobra, czyli od tej strony tutaj sobie podjedziemy. Rozwalimy tą wieżę.
przygotować katapultę. W międzyczasie ekipa już będzie przygotowana. Wiadomość od drugiego serca. Pewnie. Zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Co powiesz na uczciwą walkę? To jest uczciwa walka, Rysiu. Może nie zapędzajcie się aż tak. Macie zasięg stąd, nie musicie tam dalej jechać. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Już, sir. Wasza wysokość. Służę, panie. Gotowi do boju, sir. Dobra. No i co tam, Rysiu, powiesz, no? Taki jesteś cwany, jak kogoś bijesz katapultami, no. Teraz co, już ci nie do śmiechu, tak? Teraz to niedobrze, teraz to pewnie zawsze możesz zniszczyć parę budynków, nie? No i wszystko. Przygotować piki. No, a ty co? Jeśli że cię nie zauważaj, sobie tutaj posiedzisz i odpoczywasz? No, pytanie tylko, czy on ma u Lorda właśnie tych z olejem? Nie widzę zbytnio. Już się robi. Dobra, oddział numer 1, oddział numer 2. Służę, panie. Przygotować piki. Co rozkażesz, sir? Na rozkaz. Szybki marsz. Naprzód. Zbrojownia jest zapełniona. Zaraz będą sztywni. Sir. Już należą do historii. Na ramię, broń. Doskonale. Szybciej idźcie, bo mi popularność spada. Dobra, wyszli zbrojni i pikinierzy do obrony. Dobra, nie sądzę, żeby tam miał kogoś z olejem, bo już by raczej to zużył. Więc oddział numer 2. A jednak był z przodu. Przygotować piki. Co rozkazać? Dobra. No i kończymy Ryszarda numer 2. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. Musisz, no. Wiadomość od Lwiego Serca. Moje mury są wytrzymałe. Moi ludzie mają odważne serca. Tak więc przynieś swoje prosy i łuki. No popatrz, Ryszard. Wiadomość od Lwiego Serca. Tak więc zostałem pokonany i moje biedne kości muszą pozostać. No i można. Zostały nam dwie ostatnie misje. Szczerze, o tą ostatnią trochę pamiętam, bo no wiadomo, to ostatnie to takie rzeczy się po prostu pamięta. Ale przedostatniej to nie pamiętam w ogóle. Nawet nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Największa wojna. Mi się wydaje, że tu będzie największa wojna, ale. Okej. Okay. Mamy sojuszników, to co prawda nie jakichś zaś innych, ale to zawsze coś tam ułatwi. Da nam czas. Czemu ja nie mam też 40 tysięcy? Niesprawiedliwe znowu. Dobra, no to następny odcinek będzie ciekawy. Jezu, wiesz, ten katapulty po prostu super. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnej, już przedostatniej misji na tej mapie. Więc trzymajcie się i do następnego. Cześć!